Początkowa scena rozgrywa się w Nowym Jorku, gdzie poznajemy młodego chłopca o imieniu Milo. Jest on przykuty do wózka inwalidzkiego, ale mimo to marzy o zostaniu astrofizykiem. W tym samym czasie na farmie w Missouri mężczyzna o imieniu Ricky rozmawia przez telefon ze swoim przyjacielem. Nie zauważa, że w pobliżu jego domu ląduje samolot, po czym traci sygnał na swoim urządzeniu. Zakłócenie sygnału wykracza poza Missouri, stając się problemem globalnym. Wkrótce potem samolot ląduje w samym sercu Nowego Jorku, a niebo spowija mgła, a flota ogromnych statków kosmicznych blokuje słońce. W obliczu tego dziwnego zdarzenia siły wojskowe przygotowują się do akcji, podczas gdy obywatele wpadają w panikę. Dziennikarze spekulują, że mamy do czynienia z inwazją, ale tożsamość i intencje przybyszów pozostają niepewne. W zaskakującym obrocie wydarzeń ludzi odwiedzają ich zmarli bliscy, którzy przedstawiają się jako Karelen, obcy nadzorca Ziemi. Urzędnicy rządowi określają ich jako Overlords. Wszyscy przekazują tę samą wiadomość, że są tutaj, aby pomóc Ziemianom i położyć kres cierpieniu, głodowi i chorobom. Twierdzą, że nie są zdobywcami, ale siłą napędową, która pomoże ludzkości się zmienić. Zapewniają, że wszystko będzie takie samo z wyjątkiem jednej rzeczy – niesprawiedliwości. Według nich nowa wersja Ziemi, znana jako utopia, będzie nowym prawem na Ziemi. W kolejnych dniach świat zaczyna przechodzić transformację, tak jak obiecali kosmici. Walczący ze sobą ludzie, tacy jak Arabowie i Żydzi, spotykają się w harmonii. Spotkanie rządowe ujawnia, że wojny w Kongo, Sudanie i Korei, które nie mogły się zatrzymać przez lata, dobiegły końca. Pewnego wieczoru Ricky i jego dziewczyna Ellie przygotowują się do snu, gdy wszystkie urządzenia elektroniczne w ich domu zaczynają wariować. Rezydencja zaczyna drżeć, więc Ricky, Ellie i ich pies wycofują się do piwnicy. Wkrótce potem tajemnicze światło pochodzące od droida powoli demontuje ich dom, zmuszając Rickiego do wyjścia na zewnątrz. Statek kosmiczny otwiera drzwi, zapraszając go do środka. Ricky zgadza się go zdobyć pod warunkiem, że zostawią jego rodzinę w spokoju. W odpowiedzi droid przywraca dom do pierwotnego stanu, a Ricky wsiada do statku, by odlecieć. Gdzie indziej wojskowe punkty kontrolne zamykają obszar, nad którym unosi się statek kosmiczny. Jednak tłum chorych i kalekich ludzi próbuje przedostać się do zastrzeżonego obszaru. Pośród tego tłumu kobieta podchodzi ze swoim chorym dzieckiem i unosi je płaczące ku niebu. W następnej scenie Ricky znajduje się w hotelu Four Seasons w Nowym Jorku. Rozpoznaje hotel, ponieważ jest to to samo miejsce, w którym on i jego zmarła żona, Annabelle, świętowali swój miesiąc miodowy w przeszłości. Wkrótce bezcielesny głos przedstawia się jako Karelen i proponuje, aby Ricky służył jako łącznik między Overlords a mieszkańcami Ziemi. Zdezorientowany i niezdecydowany Ricky sugeruje, że do tej roli powinien zostać wybrany ktoś z większymi wpływami politycznymi. Jednak głos wspomina, że Ricky jest najbardziej odpowiednim kandydatem ze względu na swoją uczciwość i wiarygodność. Obcy dostarcza mu również błyszczące urządzenie, którego konstrukcja jest futurystyczna, ale jego cel jest nieznany. W międzyczasie urzędnicy państwowi dowiadują się o uprowadzeniu Rickiego, więc amerykański tajny agent o imieniu Paul Dunlow postanawia odwiedzić farmę Rickiego w celu uzyskania dodatkowych informacji. Zanim tam dociera, kilku reporterów otacza okolice, aby relacjonować wydarzenie. Przypadkowo w tym samym momencie droid upuszcza Rickiego i odlatuje. Następnie Paul wzywa Rickiego na prywatną rozmowę, podczas której żąda oddania błyszczącego urządzenia. Kiedy Ricky stawia opór, Paul trzyma go na muszce, nie pozostawiając mu innego wyboru, jak tylko się podporządkować. Jednak gdy Ricky przystępuje do oddania urządzenia, otwiera jego pokrywę, aktywując jakąś nieznaną siłę. W konsekwencji, płaczące wcześniej dziecko zostaje w tajemniczy sposób uzdrowione. Kilka godzin później podobne raporty napływają z całego świata, ponieważ różne choroby, nawet te nieuleczalne, są w niewytłumaczalny sposób leczone. Następnie Ricky zostaje wezwany do Białego Domu na konferencję prasową. Tam stara się działać powoli, przedstawiając się jako mediator między Overlords a mieszkańcami Ziemi. Jednak sytuacja szybko wymyka mu się spod kontroli, gdy reporterzy domagają się więcej informacji na temat kosmitów. Zadają liczne pytania dotyczące wyglądu Karelena i zawartości droida, na które Ricky nie może odpowiedzieć. Podczas następnego spotkania Ricky prosi Karelena o ujawnienie się, ale ten twierdzi, że świat nie jest jeszcze gotowy, aby go zobaczyć. W miarę upływu dni Ricky jest wzywany na liczne spotkania w celu omówienia przyszłości Ziemi. Informacje omawiane na tych spotkaniach są następnie przekazywane opinii publicznej za pośrednictwem konferencji. Ustalane są ambitne programy, w tym eliminacja ubóstwa, chorób i utrzymanie globalnego pokoju. W trakcie tych wydarzeń Ellie odkrywa, że Annabelle odwiedziła Rickiego wcześniej, a hotel Four Seasons ma wartość sentymentalną jako ich apartament za nowożeńców.
ta rewelacja, co zrozumiałe, zasmuciła ją, ale pomimo swoich uczuć zapewniła Rickiego o swoim niezachwianym wsparciu. W ciągu zaledwie 6 miesięcy Overlords z pomocą Rickiego z powodzeniem eliminują wojny, głód i ubóstwo na świecie. Pozostaje jednak frakcja ludzi, którzy wahają się zaufać kosmitom, podejrzewając ukryte motywy, takie jak inwazja. Ruch oporu znany jako Liga Wolności, finansowany przez potentata medialnego Hugo Wainwrighta, zyskuje wielu zwolenników. Zaczynają oni wątpić w patronat Karelena, wypełniając ulice protestami. Ricky przekazuje te informacje Karelenowi i ponownie próbuje przekonać go do ujawnienia się. Twierdzi, że wzmocni to zaufanie, ale kosmita nadal odrzuca takie prośby. Z drugiej strony Milo nieustannie poświęca się zbieraniu informacji o kosmitach i próbuje dowiedzieć się, jak działa ich era. Wykorzystuje swoją niezwykłą inteligencję do napisania eseju na ten temat, który zapewnia mu pełne stypendium w nowej szkole. Według jego badań Overlords są 30 tysięcy lat przed Ziemianami. Pewnego wieczoru Milo jest świadkiem, jak jego matka dokonuje zakupu u lokalnego sprzedawcy i wyraża niezadowolenie z jakości towaru. Kiedy zażądała zwrotu pieniędzy, sprzedawca spoliczkował ją i wyciągnął broń palną. Milo interweniuje i konfrontuje się ze sprzedawcą, co prowadzi do gorącej kłótni. W rezultacie sprzedawca strzela Milo w klatkę piersiową, zabijając go natychmiast. Ale zaledwie kilka sekund później z nieba zstępuje promień światła, emitując tajemniczą siłę. Natychmiast zabija dealera i cudownie ożywia Milo. Milo nie tylko zostaje przywrócony do życia, ale także zyskuje zdolność chodzenia. W Missouri Ricky i Ellie jedzą kolację, podczas której Ellie szczerze wyraża swoje niezadowolenie z tego, co się dzieje. Uważa, że kosmici bawią się jego umysłem i dlatego nie pozwalają mu żyć przeszłością. Dlatego próbuje przekonać go, by nie kontynuował pracy za Overlords. Jednak pomimo jej obaw, Ricky upiera się, że to jego obowiązek, ponieważ widzi siebie pracującego za dobra całego świata. Ponadto Ellie jest również smutna, ponieważ nie mogą mieć dzieci pomimo ich najlepszych prób. Powód tego jest jednak nieznany. Ich rozmowa zostaje nagle przerwana przez szczekanie psa. Ricky wychodzi na zewnątrz, by to sprawdzić, ale niespodziewanie zostaje znokautowany przez kilka osób. Chwilę później odzyskuje przytomność i dowiaduje się, że został porwany przez bojowników Ligi Wolności. Ricky zostaje następnie zabrany do odległej bazy nadzorowanej przez Hugo. Po przybyciu do ogromnego podziemnego bunkra, Hugo proponuje, aby odzyskali kontrolę od Overlords, niszcząc pozytywne zmiany, które przynieśli ludzkości. Prosi również Rickiego o dołączenie do Ligi Wolności. Nie wiedząc o tym, Karelen transmituje całą ich komunikację do wiadomości publicznej. Ricky odmawia udziału w tak okropnym planie, co rozwściecza Hugo. Na jego rozkaz członkowie Ligi wyciągają broń i strzelają w jego kierunku. Ale na chwilę przed tym, jak kule mogą go dosięgnąć, Overlords zamrażają czas wokół Rickiego i przerywają transmisję. W tym momencie otwierają się drzwi i pojawia się Annabelle, wzywając Rickiego do środka. Ten jednak prosi ją, by więcej do niego nie przychodziła, ponieważ pogrzebał już jej pamięć i chce iść dalej. Wkrótce potem Ricky wraca cały i zdrowy do swojego domu na farmie. Następnego dnia uczestniczy w kolejnym spotkaniu z Karelenem, podczas którego obca postać za lustrem informuje go, że Liga Wolności zostaje rozwiązana. Karelen przewiduje, że państwa wkrótce się zjednoczą, a ludzie będą żyć długo i szczęśliwie. Dziękuję Rickiemu za jego służbę i wskazuje, że jego pomoc nie jest już potrzebna. Tuż przed odesłaniem Rickiego udaje mu się zrobić zdjęcie lustra, za którym zawsze ukrywa się Karelen. Po powrocie do domu przegląda obraz z Ellie i rozumie ją powód, za którego Karelen chciał pozostać w ukryciu. Teraz, gdy Ricky jest wolny od swojej pracy, postanawia rozpocząć nowy rozdział swojego życia i proponuje Ellie małżeństwo. Następnie scena przenosi się o 15 lat do przodu, ujawniając, że Milo ukończył MIT i pracuje jako astrofizyk w Światowej Federacji, nowym zjednoczonym rządzie na Ziemi. Obecny świat jest zupełnie inny niż w przeszłości, ponieważ kosmici z powodzeniem osiągnęli swoje cele. Teraz Karelen w końcu postanawia ujawnić się opinii publicznej. W tym celu na stadionie przygotowywane jest ogromne wydarzenie, a ludzie wydają się bardzo podekscytowani spotkaniem ze swoim aniołem stróżem. Niedługo potem na stadionie ląduje gigantyczny statek kosmiczny, a dwoje dzieci wchodzi, by eskortować Karelena. Ku zaskoczeniu wszystkich, Karelen wygląda dokładnie jak diabeł, z rogami, skrzydłami, czerwoną skórą i ogonem. Następnie scena przenosi się 4 lata później, do roku 2035. Za ludzkości rzeczywiście nadszedł złoty wiek, ponieważ zniknęły nierówności, przestępczość i wojny. Ludzie mają odnawialną, zieloną energię i wystarczającą ilość żywności za całej planety. Ziemia stała się rajem, a ludzie żyją zdrowo. Pomimo tych przytłaczająco pozytywnych zmian, Milo z jakiegoś powodu martwi się o przyszłość. Co więcej, zostaje zwolniony ze stanowiska astrofizyka,
ponieważ wszystkie programy badań kosmicznych zostają zakończone. Zanim jednak wyjeżdża do RPA, Milo upewnia się, że ma w kieszeni kilka dysków twardych z danymi na temat Overlords, ponieważ nikt jeszcze nic o nich nie wie. Pewnej nocy Ricky zostaje obudzony przez wiązkę światła na zewnątrz swojej rezydencji. Tym razem rozumie, że to Karelen, więc podąża za światłem do swojej szopy na narzędzia. Karelen przeprasza Rickiego, po czym wyznaje mu ważną wiadomość. Ziemia ma nowe przeznaczenie. Chwilę później Ellie wychodzi z domu w poszukiwaniu męża i zauważa odlatującego droida. Pyta Rickiego o sprawę, ale ten ukrywa prawdę i twierdzi, że Karelen po prostu przyszedł ich sprawdzić. W następnej scenie widzimy duży ośrodek badawczy w Afryce Południowej, zarządzany przez lekarza o imieniu dr Rupert Boyce. Placówka ta jest tym samym miejscem, w którym Milo obecnie pracuje z koleżanką o imieniu Rachel. Pewnego dnia cały ośrodek zaczyna się trząść, jakby to było trzęsienie ziemi. Rachel zauważa, że wszystkie zwierzęta w klatkach wpadają w panikę. Po pewnym czasie dr Boyce znajduje dodatkową komorę na parterze obiektu, najwyraźniej stworzoną przez Karelena. Wewnątrz znajduje się świecące urządzenie komunikacyjne, które wygląda jak duża tablica Ouija. Dr Boyce interpretuje to odkrycie jako sygnał, że Karelen chce, aby nawiązali z kimś kontakt. Później Milo szuka dr Boyce i wyraża swój rosnący niepokój związany z działaniami Overlords. Wspomina, że był świadkiem nietypowego zachowania wśród dzikich zwierząt w laboratorium. Jednak dr Boyce odrzuca jego obawy, ponieważ wydaje się, że ma coś innego na myśli. Prowadzi Milo do pokoju wypełnionego figurkami zwierząt, gdzie ujawnia, że pomagał Overlords w chwytaniu różnych gatunków zwierząt i wysyłaniu ich na obcą planetę. Według niego w ich kolekcji brakuje tylko jednego gatunku – Homo sapiens. Dr Boyce ma nadzieję, że Overlords zabiorą go na swoją planetę. Tej samej nocy Overlords składają wizytę rodzinie Gregsonów, składającej się z ojca Jake'a, matki Amy i ich syna Tomiego. Droid emituje tajemniczą siłę świetlną na Amy i Tomiego, powodując u nich niepokój podczas snu. Następnie statek odlatuje, budząc Tomiego. Jake słyszy, jak jego żona szepcze przez sen o ratowaniu swoich dzieci i zaczyna się niepokoić. Budzi ją, a następnie idzie sprawdzić, co z Tomim. Jake znajduje syna w garażu, który zachowuje się dziwnie. Kiedy próbuje do niego podejść, chłopiec siłą popycha go na ścianę. Następnego dnia Jake dzieli się incydentem z żoną, a także wskazuje na ostatnie dziwne zachowanie Tomiego. Amy nie wierzy w jego słowa, ale kiedy nalega, zabierają Tomiego do doradcy o imieniu Peretta. Podczas pierwszej sesji Tomi zwierza się Peretcie z apokaliptycznych wizji, których doświadcza. Opisuje, że został zabrany przez Overlords do ciemnego, gorącego miejsca, w którym wielkie oko blokuje słońce. Gdy Peretta zaczyna zadawać zbyt wiele pytań, głosy w głowie Tomiego stają się coraz bardziej chaotyczne, pozostawiając go głęboko zaniepokojonego. Zakrywa uszy i gwałtownie wychodzi z pokoju, wprawiając rodziców w stan paniki. Tymczasem niewidzialna siła zaciska się wokół krucyfiksu wiszącego na szyi Peretty, powodując jej uduszenie. Zanim jednak zostaje zabita, udaje jej się zdjąć łańcuszek. Tomi dotyka brzucha matki i mówi jej, że dziecko przestało płakać. To wprawia Amy w osłupienie, ponieważ nie jest w ciąży. Po tym niepokojącym spotkaniu Peretta radzi Jake'owi, aby zachował bezpieczeństwo przed opuszczeniem domu, wyraźnie zaniepokojony. Tymczasem w Missouri grupa ludzi otacza dom Rickiego z zamiarem zebrania informacji o Overlords. Będąc świadkiem ich obecności, Ricky wychodzi na zewnątrz, by stawić im czoła. Jednak w tym samym czasie jego żyły zaczynają puchnąć i przybierają karmazynowy odcień, powodując upadek na ziemię. Następnie Ricky zostaje przewieziony do szpitala, gdzie lekarz przedstawia ponure prognozy. Okazuje się, że Karelen zatruł go jakąś substancją, co wyjaśnia jego wcześniejsze przeprosiny. Dowiedziawszy się, że jej mężowi pozostało niewiele czasu życia, Ellie wraca do domu i aktywuje wszystkie urządzenia elektroniczne, próbując porozmawiać z Karelenem, ale jej wysiłki okazują się daremne. Następnego dnia Peretta udaje się na spotkanie z pastorem kościoła. Mimo, że kościół od dawna jest opuszczony, pastor pilnie dba o jego teren. Peretta opowiada o ostatnich wydarzeniach w domu Tomiego i pokazuje swój łańcuszek jako dowód. W odpowiedzi pastor spekuluje, że Overlords są podobni do demonów z piekła rodem i atakują tych ludzi, którzy wciąż wierzą w Boga. Pomimo tych tragicznych okoliczności, zachęca Perettę, by nie traciła nadziei. 4 miesiące później Jake i Amy otrzymują zdumiewające objawienie. Amy jest w ciąży, o czym ich syn wiedział już dawno temu. Pomimo szoku cieszą się dobrą wiadomością, a Amy zaczyna rozważać imiona za ich nadchodzącego dziecka. Po chwili zastanowienia wymyśla imię Jennifer. Co dziwne, Tomi zna to imię, zanim Amy może je ujawnić. Pewnego wieczoru Peretta odwiedza rezydencję rodziny Gregsonów, aby się pomodlić.
Podczas jej wizyty obcy droid pojawia się bezpośrednio nad ich domem, rzucając wiązkę światła. Peretta podnosi swój uszkodzony krucyfiks w kierunku droida, skłaniając go do odejścia. Następnie spieszy się, by sprawdzić, co u rodziny, ale znajduje ich bez szwanku. Próbuje ostrzec ich przed złą naturą overlordów, ale rodzina nie wierzy w jej twierdzenia. Później tej nocy Peretta dowiaduje się z wiadomości o chorobie Rickiego i postanawia odwiedzić jego gospodarstwo. Po przyjeździe spotyka się z Ellie i próbuje się z nią zaprzyjaźnić. W międzyczasie dr Boyce przygotowuje specjalne przyjęcie w swoim biurowcu. Wysyła jednego ze swoich pracowników, Mortona, do Kalifornii, aby zaprosił rodzinę Gregsonów pod pretekstem rozmowy kwalifikacyjnej z Jakiem. Bez wiedzy Gregsonów dr Boyce wykonuje ścisłe rozkazy Karelena, który teraz ściga rodzinę. Jake początkowo waha się, czy przyjąć zaproszenie, ale w końcu zgadza się z powodu nalegań Amy. Następnie scena przenosi się do nocy przyjęcia, gdzie wielka sala jest wypełniona przebranymi ludźmi, w tym Milo i Rachel. Rodzina Gregsonów przybywa i spotyka się z dr Boyce. Wkrótce potem Tommy zostaje odprowadzony do pokoju rozrywki, podczas gdy dr Boyce oferuje Amy oprowadzenie po lokalu. Jake przypadkowo spotyka Milo i obaj wdają się w rozmowę. Zaskakująco, ten ostatni ujawnia, że organizacja zostaje zamknięta i nie odbywa się żadna rekrutacja. Wyczuwając, że coś jest nie tak, Jake dzieli się tą informacją z żoną, po czym udaje się na poszukiwanie syna. Właśnie wtedy Karelen, gość honorowy wieczoru, wchodzi na imprezę. Wchodzi na scenę i informuje zebranych, że z pomocą doktora Boyce'a wysyłał różne gatunki zwierząt na swoją rodzinną planetę, aby założyć zoo. Po krótkiej przemowie Karelen instruuje dr Boyce'a, aby przyprowadził Amy do pokoju z tablicą Ouija na prywatną rozmowę. Tam Karelen kładzie dłoń Amy na tablicy, co pozwala mu komunikować się z nienarodzonym dzieckiem w jej wnętrzu. Następnie przesyła wiadomości do nieba za pomocą tajemniczej wiązki światła. Nie mogąc pojąć, co się dzieje, dr Boyce próbuje uwolnić Amy z uścisku Karelena, ale ona niespodziewanie ciska nim przez pokój. W międzyczasie Jake lokalizuje Tomiego, ale umysł chłopca wydaje się być pod kontrolą kogoś innego. Gdy Jake zbliża się do syna, zostaje siłą przyparty do ściany. Następnie Tommy biegnie w kierunku dachu i skacze z niego. Ale zamiast spaść na ziemię, udaje mu się zawisnąć zaledwie kilka stóp nad ziemią, unikając potencjalnie śmiertelnego uderzenia. Po tym eksperymencie Karelen ogłasza, że zadanie Amy zostało wykonane. Ona i Tommy wracają do normalnego stanu umysłu, a Jake pospiesznie zabiera ich z powrotem do domu. Po drodze Amy odczuwa ogromny ból w żołądku, przez co zostaje przewieziona do szpitala. Z drugiej strony Milo, który obserwował wiązkę światła, wydedukował cel działań Karelena. Karelen używał Amy i planszy Ouija, aby przekazać wiadomość w swoim ojczystym języku do receptorów międzygwiezdnych. Później Milo, w towarzystwie Rachel, wraca na swoje miejsce i rozpoczyna badania. Po całej nocy sumiennej pracy dowiaduje się, że symbol, który Karelen nadawał na niebie, należał do konstelacji Karina, ojczystego świata Overlords. Podekscytowani odkryciem, oboje dzielą romantyczny pocałunek. W następnej scenie Karelen wraca do Missouri, aby złożyć Rickiemu i Ellie bardzo ważną wizytę. Wręcza im fiolkę z lekarstwem, twierdząc, że ma ono moc całkowitego uzdrowienia Rickiego. Wkrótce potem na scenę wkracza Peretta i oskarża Karelena o oszukiwanie ludzkości. To sprawia, że Karelen wyznaje, że to nie choroba Rickiego spowodowała jego bezpłodność, ale raczej jego własna wina. Usprawiedliwia swoje działania jako akt dobroci, ponieważ dni Ziemi są policzone. Według Karelena osoby posiadające dzieci będą musiały stawić czoła poważnym trudnościom w najbliższej przyszłości, więc postanowił oszczędzić Rickiemu takiego cierpienia. Pomimo wyjaśnień, Peretta chwyta strzelbę i strzela do Karelena, zabijając go na miejscu. Dzięki temu czuje, że problemy świata wreszcie się skończyły. Jednakże pogrążony w poczuciu winy, Ricky nagle wkracza do akcji i podaje Karelenowi fiolkę z cudownym lekiem, wskrzeszając go z krawędzi śmierci. Dzięki swojemu drugiemu życiu Karelen mówi płaczącej Peretcie, że jej wiara w religię jest dobra, ale wciąż daremna, ponieważ nikt nie może zapobiec temu, co nadchodzi. Później tej nocy Peretta widzi ducha swojej matki i podąża za nim, aż spada z balkonu, co skutkuje jej tragiczną śmiercią. W tym samym czasie w szpitalu Amy rodzi córeczkę Jennifer, której oczy emitują osobliwą i żywą zieloną poświatę. Scena przenosi się 4 lata później, a teraz dzieci są silniejsze niż poprzednie pokolenia ze zdolnościami telekinetycznymi i psychicznymi. Milo, który spotyka się z Rachel, zastanawia się, jak będą wyglądać przyszłe pokolenia. Po powrocie do Missouri, Ricky wciąż zmaga się ze skutkami swojej choroby i próbuje wszczepić sobie w ramiona małe urządzenia przypominające chipy. Później odwiedza go Karelen na jego podwórku, gdzie kosmita informuje go, że rozpoczął się ostatni etap.
W następnej scenie Milo i Rachel przechadzają się po parku, gdy zauważają dziewczynę unoszącą rękę w kierunku nieba i skandującą imię Jennifer. Nie tylko w parku, dzieci na całym świecie podążają za tym samym przykładem. Niektóre z nich pojawiają się nawet w domu Gregsona, szukając swojego przywódcy. Wygląda na to, że tylko Jennifer ma moc pokazania im światów poza ziemią. Widząc to niezwykłe zjawisko, Jake i Amy postanawiają przenieść się do Nowych Aten, gdzie ludzie nadal prowadzą stary styl życia. Kiedy wyjeżdżają ze swojego miejsca, kilkoro dzieci blokuje im drogę, ale Jennifer bez trudu odsuwa je na bok dzięki swoim niezwykłym zdolnościom, zaskakując rodziców. Milo dowiaduje się, że wszystkie dzieci są powiązane z Jennifer. Aby uzyskać więcej informacji, próbuje skontaktować się z Jakeem, ale ten ignoruje jego telefony, ponieważ chce, aby jego dzieci żyły normalnie. Gdy Gregsonowie docierają do Nowych Aten, dowiadują się, że miasto pasuje do czasów sprzed przybycia Overlordów. Miasto jest zanieczyszczone, śmierdzące, przeludnione, a śmierć zawsze czai się gdzieś w zaułku. Wkrótce potem rodzina zostaje powitana przez burmistrza miasta, Jerry Holcross. Burmistrz mówi im, że nie muszą się martwić, ponieważ Nowe Ateny są zupełnie inne niż Utopia. Następnie oprowadza ich po mieście i zabiera do nowego domu. W nowej rezydencji Jake po raz kolejny otrzymuje telefon od Milo. Tym razem zgodnie z sugestią Amy zgadza się odebrać połączenie. Milo prosi o pozwolenie na rozmowę z Jennifer, na co Jake się zgadza. Milo prosi Jennifer, by spojrzała w lustro i podzieliła się swoimi wizjami przyszłości. W odpowiedzi dziewczyna prosi go, by podszedł bliżej, po czym dzieli się ponurą wizją ziemi ogarniętej płomieniami. Wizja jest tak potężna, że niszczy urządzenie komunikacyjne, zaskakując Milo. Następnie Jennifer ogłasza mrożącą krew w żyłach wiadomość. Zaczyna się koniec. Zdeterminowany, by chronić Ziemię, Milo postanawia zakraść się na statek kosmiczny The Overlords z zamiarem udania się do ich rodzinnego świata. Jego ukochana Rachel nie zgadza się z jego pomysłem, ale Milo przekonuje ją, zapewniając, że wróci z powrotem. Następnie para zakrada się do ciężarówki transportowej, a Rachel z ciężkim sercem umieszcza go w próżniowo zamkniętej torbie, tak jak inne zwierzęta. Całuje go na pożegnanie, po czym pozwala mu spać w torbie. Milo zostaje następnie przetransportowany na statek kosmiczny, a statek odlatuje. W gospodarstwie Ricky odczuwa obecnie silny ból, ponieważ małe urządzenia przypominające chipy już mu nie pomagają. Ellie próbuje go uspokoić, ale Ricky wykrzykuje imię Annabelle, pozostawiając Ellie zdruzgotaną. W tym momencie Ricky zostaje teleportowany w czasie i znajduje się w hotelu Four Seasons. Tam zaczyna rozpamiętywać swoje dawne wspomnienia, ale wkrótce zdaje sobie sprawę, że to tylko jego obsesja. Carolyn, która również jest tam obecna, oferuje, że sprowadzi ją z powrotem i spowolni za niego czas, aby mógł spędzić więcej czasu. Ricky jednak odmawia, ponieważ to nie jest prawdziwe. Następnie podejmuje odważną decyzję i prosi Carolyn o zakopanie pokoju, usuwając wspomnienia raz na zawsze. Tej nocy Ricky wychodzi z domu i kładzie się na podwórku, wpatrując się w niebo. Dołącza do niego Ellie, a Ricky wyznaje jej miłość. Gdy rozmawiają, Ricky powoli traci przytomność i poddaje się chorobie. Z drugiej strony rodzina Gregsonów ogląda stary film w sali kinowej, gdy nagle na ekranie pojawia się Carolyn. Po raz ostatni zwraca się do mieszkańców Ziemi, twierdząc, że Złoty Wiek dobiega końca. Informuje ich również, że wszystkie dzieci opuszczą Ziemię, by stać się nadludźmi i więcej się nie narodzą. Dorośli będą musieli przeżyć swój wiek w spokoju, torując drogę nowemu gatunkowi. W tym momencie ciężarna kobieta w szpitalu wariuje, ponieważ jej dziecko zaginęło. Następnie Jennifer zaczyna unosić się w powietrzu i porusza się w kierunku nieba, a za nią podążają wszystkie inne dzieci na planecie. Rodzice nie mogą uwierzyć w to, co się dzieje i płaczą z bólu rozłąki. Jake i Amy trzymają syna i błagają go, by został, na co chłopiec przystaje. Pozostała trójka Gregsonów wyrusza na poszukiwanie burmistrza, Jerry'ego. W końcu znajdują go w kościele na cmentarzu, gdzie pochowana jest jego córka. Ma przy sobie bombę zegarową, ponieważ jest o krok od wysadzenia całych Nowych Aten. Jerry mówi, że była nadzieja, gdy ich dzieci były na ziemi, ale teraz nie ma powodu, by żyć. Jake zachęca go, by nie tracił nadziei i walczył dalej, ale burmistrz go nie słucha. Podczas rozmowy Amy zdaje sobie sprawę, że Tommy zaginął i wyrusza na jego poszukiwanie. Kiedy go znajduje, Tommy informuje ją, że jego dodatkowy czas na ziemi dobiegł końca i musi dołączyć do reszty dzieci. Amy nie może powstrzymać syna i z ciężkim sercem patrzy, jak wznosi się w niebo. Gdy oboje ich dzieci są teraz nieobecne w ich życiu, Amy dołącza do Jake'a podczas jego kłótni z Jerrym. Próbuje uspokoić Jake'a, wspominając ich przeszłość, o tym, jak się poznali i zakochali. Następnie para trzyma się za ręce, a bomba wybucha, pochłaniając całe miasto. Tymczasem Jennifer stoi na szczycie wzgórza, zbierając energię w promienne światło i wysyłając je w niebo. W statku kosmicznym Overlord Milo walczy o oddech i wydostaje się z torby.
pośpiesznie sięga po lekarstwa i wstrzykuje je w swoje ciało. Gdy jego stan się stabilizuje, wita go kosmita o imieniu Vindarten. Vindarten informuje go, że minęło 40 lat na Ziemi, ujawniając, że znajdują się na 6. planecie w systemie Karina. Milo pyta o stan Ziemi, a Vindarten pokazuje ciemną planetę pełną lawy. Kosmita ujawnia następnie, że przyszłość Ziemi została zaplanowana tysiące lat temu przez Overminda, najwyższego stwórcę. Ponadto wyjaśnia, że po prostu podróżują na planety wyznaczone przez Overmind i wykonują jego instrukcje, aby je zmienić. Po usłyszeniu tego wszystkiego Milo prosi o pozwolenie na spotkanie z nadświadomością, kierując się pragnieniem zrozumienia wszystkiego. Następnie zostaje teleportowany do białej przestrzeni, gdzie znajduje pomarańczowy cień reprezentujący nadświadomość. Aby pomóc Milo poczuć się bezpiecznie, przybiera postać Rachel i wyjaśnia, że dzieci są boskie i mogą stać się tylko częścią całości. Kiedy Milo pyta, czy ludzkość się skończyła, widzi odbicia Rachel i gubi się w intensywnym świetle. Kiedy się budzi, minęło już 85 lat, a Ziemia jest teraz opuszczona, a cała ludzkość wymarła, pozostawiając go jako ostatniego człowieka. Niemniej jednak Overlords, którzy chcieli pomóc Milo, prezentują mu wiekowe zamrożone zwłoki Rachel. Zdruzgotany Milo wyciąga naszyjnik z ciała, rozbijając go na kawałki. Karelen pociesza pogrążonego w żałobie Milo i zapewnia go, że Rachel nadal istnieje jako postać w umyśle Milo. Obcy wspaniałomyślnie oferuje Milo, aby przeżył resztę swoich dni na statku Overlords. Ten jednak zgłasza się na ochotnika, by powrócić na Ziemię i przekazać swoje odkrycia jako naukowiec. Po powrocie na Ziemię Milo siada w środku zrujnowanego miasta na starej kanapie. Dokumentuje wszystko i wysyła informacje do Overlordów. Zastanawia się nad swoim życiem od samego początku i błaga Karelena, aby zachował coś z planety, aby zapewnić ludzkości trwałą pamięć. Wkrótce potem Milo znajduje Jennifer, ostatnie pozostałe dziecko, zbierające energię z tego, co pozostało z Ziemi. Ziemia pod Milo zaczyna się kruszyć i ogarnia go strach. W ostatniej scenie Milo błaga Overlordów, by zachowali chociaż pamiątkę. W odpowiedzi odtwarzają mu jego wspomnienia, pozwalając mu ponownie przeżyć swoje życie, dźwięki, wizje i uczucia. Przez tę krótką chwilę tuż przed wybuchem świata, Milo wraca do prostszych czasów. Świata bez utopii. W końcu planeta rozpada się na niezliczone ogniste fragmenty, a Overlords odlatują. Jeśli film CI się spodobał, zostaw suba i łapkę w górę. Miłego dnia.